Na swój pierwszy nowotwór zachorowałam bardzo dawno. To było prawie 25 lat temu. Pamiętam dzień diagnozy dokładnie. To było 15 października 1999 roku. Wtedy mój świat runął. A jakie były przyczyny tego, że zachorowałam? Tak naprawdę, odkąd pamiętam, zawsze towarzyszyły mi zaparcia albo biegunki. Nie było to dobre. Traciłam wagę, później nadrabiałam tą wagę. Zaczęły pojawiać się takie bardzo uciążliwe zaparcia, które leczyłam na swój sposób. Później wystąpiły hemoroidy. Leczyłam je tak jak większość Polaków, dostępnymi w aptece środkami. Prowadziłam normalne życie, miałam rodzinę, pracowałam, ale kiedy przez 11 miesięcy miałam uporczywą biegunkę i w tej biegunce zaczęła pojawiać się krew, udałam się do swojego lekarza w miejscu pracy, który skierował mnie bardzo szybko na badanie diagnostyczne. To nawet nie była kolonoskopia, bo 25 lat temu ta kolonoskopia nie była tak popularna jak dzisiaj. To był po prostu wlew doodbytniczy z kontrastem. Ja widziałam osoby, które stały za szybą i prowadziły to badanie. To były dwie osoby. I kiedy zobaczyłam, że tych osób nagle zrobiło się pięć, to wiedziałam, że już coś jest nie halo. Ale nic, czekały mnie jeszcze 2 tygodnie niepokoju, ponieważ po 2 tygodniach zgłosiłam się po odbiór wyniku. I niestety tutaj spotkałam się z sytuacją, kiedy to lekarz nie powiedział mi wprost, co mi dolega. Tylko poprosił mojego partnera do pokoju. Ja zostałam na korytarzu w szpitalu. I mój partner przekazał mi informację, dając mi również wynik badania, który był po łacinie, że mam polip, że to nic takiego, to się leczy. A ponieważ jestem dociekliwą osobą, uczyłam się łaciny i miałam w domu słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, więc od razu zajrzałam do słownika i już wiedziałam, że to nie jest zwykły polip, tylko jest to zmiana nowotworowa. Czy mnie wspierali moi bliscy? Jeżeli wspieraniem na tym etapie jest dowożenie do lekarza i z powrotem, to tak, wspierali mnie. Już później na tych dalszych etapach mojej choroby towarzyszyła mi najczęściej mama. Skąd brałam informacje o mojej chorobie? Tak naprawdę tylko z książek i z przekazów ustnych osób, które chorowały, bo 25 lat temu nie mówiło się tak jawnie o tym, że się jest chorym na nowotwór i tak naprawdę też niewiele było publikacji dostępnych dla pacjentów. Mój nowotwór nie wziął się znikąd. Ja w tej chwili, analizując całą sytuację, śmiem twierdzić, że on był konsekwencją stresu, ponieważ w 1995 roku, mój tata w wieku 61 lat, w tym wieku, w którym ja teraz jestem, umarł na nowotwór. W 1995 roku został bardzo źle zdiagnozowany i tak naprawdę, kiedy trafił do szpitala, zrobiono badania i wypuszczono do domu, to w ciągu pół roku umarł. I byłam bardzo mocno związana ze swoim tatą,
I myślę, że to ten stres wywołał po 5 latach nowotwór u mnie. Jak przebiegało moje leczenie? Więc ja szukałam, nie zgodziłam się na to, co mi zaproponował pierwszy lekarz, ponieważ było to dla mnie nie do pomyślenia, że nie zaprosił mnie do gabinetu, tylko posadził mnie na korytarzu przy drzwiach wejściowych na oddział i powiedział, że jestem chora, mam nowotwór, że prawdopodobnie wyłonią mi stomię. Oczywiście nie wiedziałam, co to jest stomia, ale żebym się tym nie... To on powiedział, to jest taka dziura w brzuchu. Jego kuzynka ma i żyje już długo z tą stomią. Więc co zrobiłam? Zabrałam mu całą dokumentację, czyli wyniki badań i wyszłam. I zaczęłam wtedy szukać jakiejś pomocy takiej, na którą ja bym się zgodziła. Trafiłam do Międzylesia, do przychodni przyszpitalnej, do proktologa, który potwierdził tą diagnozę, ale co zrobił jeszcze? Nie zostawił mnie z tym problemem, tylko zadzwonił na oddział szpitalny i umówił mnie za 15 minut z lekarzem, który miał mnie dalej poprowadzić w tej mojej ścieżce choroby. Ja trafiłam do tego lekarza, gdzie dowiedziałam się po raz trzeci, że mam nowotwór, że mam tak naprawdę szansę 50 na 50 i muszę podjąć leczenie, ale też nie zostawił mnie samej, bo wziął słuchawkę i od razu zadzwonił do szpitala przy Banacha, gdzie umówił mnie, to był piątek, umówił mnie na poniedziałek na konsultację z chirurgiem. Po tej konsultacji zaproponowano mi leczenie skojarzone, czyli to była radioterapia, operacja i później osłonowo 7 kursów chemioterapii. Ponieważ ten mój nowotwór nie był rozsiany, więc jeszcze udało mi się dostać do badania klinicznego, ale patrząc z perspektywy, to badanie jakoś było takie dziwne, bo ja nie pamiętam w tej chwili, żebym ja podpisywała jakieś dokumenty związane z tym badaniem klinicznym. W każdym bądź razie tak jakby to leczenie przebiegło książkowo, czyli przez 5 dni byłam naświetlana, pod koniec w grudniu, dokładnie 22 grudnia 99 roku zoperowano mnie. Następnie w styczniu, na początku 2 stycznia byłam reoperowana z powodu ropnia w miednicy mniejszej, ale już od stycznia, od końca stycznia 2000 roku rozpoczęłam chemioterapię, którą, no nie powiem, dostawałam na obwód. Ta chemioterapia popaliła mi żyły w obu rękach. Na pewno zrobiła też inne spustoszenia, ale ja przez te 7 miesięcy, a później jeszcze i po chemioterapii, bardzo źle się czułam. Miałam temperatury. Między tymi kursami chemii wracałam do szpitala właśnie z tą temperaturą i lekarze tak naprawdę nie pogłębili mi diagnostyki, tylko składali to moje złe samopoczucie i temperaturę na karb tej chemioterapii. Skończyła się chemioterapia, bóle zaczęły towarzyszyć mi oprócz tych stanów gorączkowych, bóle w obrębie miednicy mniejszej. We wrześniu, pod koniec września 2000 roku trafiłam z silnym bólem brzucha do szpitala na Szaserów i tam okazało się, że jelito mi się skręciło, czyli zrobiła się niedrożność i trzeba mnie operować. Ja z tym bólem leżałam prawie 8 godzin na izbie przyjęć.
I kiedy po tej operacji obudziłam się, miałam taką szynę w tym jelicie, lekarz powiedział, że powinnam sobie tą szyną kręcić, żeby ta szyna, tak jakby, no nie wiem, czy chyba nie przyrosła, albo żeby nie cofała się, bo jelito ma to do siebie, że no pracuje i ta szyna, to była taka rurka wsunięta w jelito, no i żebym ją kręciła. Po 12 dniach lekarz powiedział, że powinnam sobie tą rurkę sama wyciągnąć, ale to był taki ból, że spłakałam się strasznie. Dobrze, że przyszła do mnie wtedy mama, poszła do lekarza i okazało się, że tą szynę, tą rurkę można wyciągnąć na sali operacyjnej przy takim lekkim znieczuleniu. Udało się, usunięto mi tą rurkę. Wróciłam do domu, ale te bóle cały czas miałam, temperaturę miałam. I w marcu 2021, przepraszam, w marcu 2001 roku pękło mi jelito w dwóch miejscach i okazało się, że żeby mi ratować życie, muszą mi wyłonić stomię, bo zapomniałam dodać, że przy tej pierwszej operacji, kiedy dowiedziałam się, że mogę mieć stomię, absolutnie nie zgodziłam się na nią i powiedziałam, że jeżeli lekarze wyłonią mi tą stomię w trakcie operacji, to ja sobie odbiorę życie. Pewnie gdyby nie można było mnie zoperować i nie zrobić tej stomii, to pewnie musieliby lekarze podjąć taką decyzję i mi tą stomię wyłonić, ale po tej pierwszej operacji obudziłam się bez stomii. I kiedy to jelito mi w 2001 roku pękło, kiedy wybudziłam się już po operacji i dowiedziałam się, że tą stomię jednak mam, to załamałam się kompletnie. Załamałam się jeszcze dlatego, że po tej operacji nie ruszyły mi nerki i żeby mi przywrócić sprawność tych nerek, to zrobiono mi na lewej nerce nefrostomię, którą miałam 2 miesiące. I która to nefrostomia tą nerkę mi uszkodziła i w tej chwili tą lewą nerkę mam marską. Ale również po tej operacji nie ruszyły mi jelita i 2 miesiące byłam dożywiana pozajelitowo. No to była tragedia, bo ja leżałam prawie ponad 3 miesiące w szpitalu i jak wychodziłam po tej całej, po tej całej chorobie, to byłam o 3 numery mniejsza. Buty mi klapały. Poszłam w marcu, a wróciłam do domu w maju. Ubrania na mnie wisiały. No ale szczęśliwa byłam, że żyję. Chociaż tak naprawdę przez pierwsze 2 lata nie wychodziłam z domu, bo miałam wrażenie, że mam na czole napis stomia i że każdy, kogo mijam, to wie o tym, że tą stomię mam. To był przypadek, o którym nie będę dzisiaj mówiła, że zaczęłam normalnie funkcjonować po 2 latach. Moim kolejnym nowotworem to był nowotwór in situ narządów rodnych. Ten nowotwór operowano mi 3 razy, bo 2 razy usunięto mi go, ale bez tego marginesu. Więc niestety musiałam przejść 3 operacje, żeby ten nowotwór usunąć.
Ale to nie był mój ostatni nowotwór. Ostatni nowotwór zdiagnozowano w 2017 roku. Bo kiedy robiono mi badania kontrolne, tak z tą tomografię komputerową, to zawsze widziano jakiś naciek z lewej strony w miednicy mniejszej. Mój onkolog powiedział, że prawdopodobnie jest to zmiana na jajniku. Skierował mnie do szpitala przy rentgena w Warszawie na oddział ginekologii. Tam przeprowadzono operację i kiedy mnie otworzono mi jamę brzuszną, to stwierdzono jednak, że to nie jest żaden guz na jajniku, tylko jest to guz zaotrzewnowy. Ponieważ jamę brzuszną, a głównie miednicę mniejszą miałam naświetlaną, więc niestety nie udało się usunąć tego. Lekarze mi po prostu ten kroili, próbując go usunąć, po czym kiedy im się to nie udało, a jeszcze w międzyczasie, w trakcie tej operacji, w dwóch miejscach przecięto mi jelito cienkie. I kiedy im się nie udało tego guza usunąć, po prostu mnie zaszyli. Po tej operacji zaproponowano mi chemioterapię ale niestety po tabletkach nie było żadnej pozytywnej zmiany, czyli tak jakby ta tabletkowa chemioterapia nie zadziałała na ten guz. I w 2018 roku, znowu w styczniu, zaczęto podawać mi chemioterapię we wlewach. To była chemioterapia z oksaliplatyną. Miałam przyjąć 12 kursów tej chemii, ale mój organizm po 10 kursach był tak wycieńczony, że odstąpiono od podawania mi kolejnych dwóch, tych ostatnich kursów chemii. I co się wtedy zadziało? No, zadziało się to, że ta chemia również nie zadziałała na ten guz. Zrobiłam wtedy badania genetyczne, które były odpłatne, kosztowały ponad 20 tysięcy i musiałam zrobić zbiórkę w internecie. Dzięki ludziom dobrej woli, o wielkich sercach, udało mi się zrobić to badanie genetyczne i okazało się, że mam taką mutację genu KRAS, która tak jakby dyskwalifikuje mnie od podania tych terapii, chemioterapii celowanych. Czyli mogłam tylko przyjąć chemioterapię taką standardową, no, która zresztą nie zadziałała. Także ten guz cały czas jest we mnie, on jest o niskiej złośliwości, no ale świadomość, że się ma w sobie lokatora, nie jest przyjemna. O prehabilitacji dowiedziałam się tak naprawdę z internetu. Całkiem niedawno, bo w zeszłym roku, kiedy jeden z profesorów z Poznania, profesor Banasiewicz, zaczął o tym głośno mówić i wprowadzać tą prehabilitację, tak jakby w życie pacjenta. Czy u mnie zastosowano? Nie, u mnie takiej prehabilitacji nie zastosowano. Po pierwsze, w 1999 roku pewnie nikt nie słyszał o czymś takim jak prehabilitacja. Natomiast ja miałam taką świadomość, że miałam 36 lat, jak zachorowałam. Miałam świadomość, że potrzebuję kogoś, kto by mnie wsparł. Bo tak naprawdę na rodzinę mogłam liczyć o tyle, że oni przychodzili do szpitala, przynosili mi to, co mi jest potrzebne, ale na ten czas potrzebowałam takiej opieki, myślę, że psychologicznej, ale i osoby, która by wcześniej zmierzyła się z tym tematem
i która by mogła mi swoim przykładem pokazać, że takie rzeczy da się pokonać. Natomiast ja leżałam na sali z dziewczyną młodą, 16-letnią, do której przychodził psycholog. Ona o to nie prosiła, ale psycholog przychodził. Do mnie psycholog ani razu nie przyszedł, więc tak naprawdę ja z tą chorobą przez cały okres jej trwania jestem sama. Czy proponowano mi możliwość zabezpieczenia płodności przed rozpoczęciem leczenia? Nie, mimo że miałam 36 lat, byłam wtedy po rozwodzie, ale byłam też już 3 lata po 10-letniej przerwie, kiedy byłam sama, byłam 3 lata w związku i nigdy nie usłyszałam pytania, czy chciałaby pani zabezpieczyć swoją płodność. Nawet nie wiedziałam, że tak można. Nie wiem, czy wtedy, na tamtym etapie, w 99 roku była taka możliwość, ale nie, wtedy nikt mi nie zaproponował czegoś takiego. A teraz, jak wykryto ten kolejny nowotwór, to chyba już byłam za stara, żeby mi coś takiego proponować. Więc nie, nikt mi czegoś takiego nie zaproponował. Patrząc z perspektywy i porównując moją pierwszą diagnozę i tą trzecią, bo tak jakby tej drugiej nie biorę pod uwagę, ponieważ to był nowotwór in situ. To jest nowotwór, który jest bardzo świeży, młody i szybko rozpoznany, więc jego szybko usunięto. W tej chwili na pewno są dużo większe możliwości leczenia i pacjent bierze udział w tym procesie leczenia. W 99 roku takiej opcji nie było. Ja byłam normalnie informowana na obchodach, co w danym dniu będą ze mną lekarze robili. Czy lekarz uprzedzał mnie o działaniach niepożądanych? W tej chwili tak naprawdę nie pamiętam tego, czy mnie uprzedzał, ale ponieważ ja przy drugim nowotworze, czy tam przy trzecim nowotworze, już byłam bardzo świadomą pacjentką, więc ja zdawałam sobie sama sprawę, że takie leczenie niesie za sobą konsekwencje. I to często tragiczne konsekwencje. A dlaczego o tym mówię? No, bo jestem sama przykładem tego, że no, po radioterapii zniszczono mi wszystkie organy w miednicy mniejszej. Nawet ten nowotwór, który mam w tej chwili jest nieoperacyjny, bo cała miednica to są wzrosty, była to też choroba popromienna, więc tak naprawdę no, żaden lekarz już nie jest w stanie niczego w tej mojej miednicy zrobić. Czyli te konsylia pewnie odbywały się, ale nie z moim udziałem, ani przy pierwszym nowotworze, ani przy tym trzecim. Ja po prostu byłam informowana o wynikach tych konsyliów, natomiast nie uczestniczyłam w nich fizycznie. Informowano mnie tylko o decyzjach, jakie zostały podjęte. Ja wiedziałam, że jako świadomy pacjent, że ja mogę się na pewne rzeczy nie zgodzić i kiedy na przykład mój onkolog zaproponował, powiedział, że już nie ma dla mnie żadnych opcji terapeutycznych i może mi zaproponować w tej chwili kolejną radioterapię, to ja jako świadomy pacjent, znając konsekwencje radioterapii, nie zgodziłam się już na nią. I to był mój świadomy wybór. I ja wiem, że ja nigdy się na tą kolejną radioterapię nie zgodzę. Kiedy
15 października 1999 roku otrzymałam tą diagnozę. Akurat to był czas, kiedy 1 października podjęłam studia. Mój pracodawca zgodził się na nie. Nie miałam możliwości wcześniej podjąć studiów i zdecydowałam się akurat w tamtej chwili. No i tak się złożyło, że moja choroba miała takie konsekwencje, że niestety te studia nie wypaliły i musiałam je przerwać. I tak naprawdę z chwilą diagnozy przestałam również pracować, bo po prostu nie byłam w stanie. Naprawdę bardzo ciężko znosiłam i chemioterapię, i radioterapię. A kiedy już tak jakbym mogłabym wrócić do pracy, to nie było już tam dla mnie miejsca. A tak naprawdę dobrze czuję się dopiero od 3. Dobrze to za dużo powiedziane, ponieważ od prawie 20 lat towarzyszy mi zespół bólu przewlekłego. To jest też konsekwencja choroby. Ale tak jakby gdybym mogła w tej chwili podjąć pracę, to, no to nie miałabym powrotu do swojej pracy, ponieważ no, raz pewnie już z racji wieku odważę. Nie ma tam po prostu dla mnie miejsca. Moja choroba spowodowała to, że moi znajomi, moje środowisko pracy, ci ludzie się przestali ze mną kontaktować. Była jedna koleżanka, która do mnie na pierwszym wstępnym etapie choroby, ona przychodziła do mnie do szpitala, ale później tak jakby tak w sposób naturalny ten kontakt się urwał. Mój zakład pracy, ja byłam pracownikiem, prawie 20 lat pracownikiem wojska. Nie, nikt tam tak w żaden szczególny sposób mi nie pomógł. Jedyna pomoc chyba, jaką dostałam, to ta szybka diagnoza. I to, że no, w tej chwili kontaktuję się z osobami z mojej pracy, ale to głównie z powodów finansowych. Mogę to tak ująć. Co mi dawało motywację? Tak naprawdę chyba nie wiem, chociaż kiedy dowiedziałam się, że jestem chora i jaka to jest choroba, to uzmysłowiłam sobie, że może być tak, że ja nie, mam córkę, ale nie doczekam wnuków. I to było moje marzenie. No i się spełniło. Mam troje wnuków. Dzięki mojej chorobie zadziało się na pewno dużo złych rzeczy, ale zadziało się również bardzo dużo dobrych. To chociażby ludzie, których poznałam przez te moje 20, prawie 25 lat choroby. Przed chorobą nigdy nie byłam społecznikiem. Działałam na zasadzie dom, praca, praca, dom. A choroba, mimo że zabrała mi dużo, to też dużo mi dała. No właśnie, zabrała mi ludzi, ale dała mi innych ludzi, którzy również tak jak ja pomagają innym walczyć, może nie walczyć, ale zmagać się z chorobą, z jej konsekwencjami. Ta choroba też nauczyła mnie, że z każdej sytuacji można się podnieść, nawet tej najbardziej zabłoconej. Co jeszcze dała mi choroba? Taką pewność, że nic nie jest w stanie mnie pokonać, że tak naprawdę wszystko zależy ode mnie.
i ja jestem najważniejsze. I jak ja będę miała dobrze, to wszyscy wokół mnie też będą mieli dobrze. Ambasadorem tej kampanii Przeżyjmy to jeszcze raz, zostałam właśnie dlatego, żeby swoim przykładem pokazywać innym, że rak to nie wyrok, że z najcięższych stanów można się pomóc, podnieść, ale trzeba w to wierzyć, trzeba chcieć. Dobrze jest mieć wokół siebie dobrych ludzi, rodzinę czy przyjaciół, którzy niekoniecznie słownie, ale fizycznie będą stać przy nas i będą trzymać nas za rękę w tych gorszych czasach. Dziękuję wszystkim tym, którzy są, zostali przy mnie, którzy są przy mnie, trwają, i tym pacjentom, którym ja pomagam, bo tak naprawdę pomagając im, pomogłam sobie i pomagam dalej. I to chyba jest piękne, że możemy własnym przykładem, świecić własnym przykładem. Czyli życzę wszystkim, żeby świecili. I na koniec badajcie się. Nie po to, żeby potwierdzić chorobę, ale po to, żeby potwierdzić, że jesteście zdrowi.